Więc na ten temat nie chcę się wypowiadać. Natomiast korzystanie z różdżki i wahadła dla wróżenia i podejmowania decyzji trzeba ocenić zdecydowanie negatywnie, jako czyn moralnie zły i niebezpieczny. Ludzie pytają, mam jechać czy nie jechać? I umawiałem, że jestem wahadełkiem. Jeśli będzie tak, to mam jechać. Jeśli tak, to nie mam jechać. I pytają tego wahadełka. Ja mówię wtedy, kogo ty pytasz? Tego kawałka metalu na sznureczku? Od czego masz rozum? Od czego masz jeszcze światło wiary? I jeszcze jeśli poprosisz światło Ducha Świętego? Owszem, są takie momenty, w których podejmować trzeba ważne decyzje życiowe, ale przecież nie będziemy szukali tej decyzji, sposobu decydowania w taki właśnie sposób. Nekromancja to także jeden z tych przejawów wróżenia. Chodzi o to, że edukuje się, staramy się uzyskać wiedzę co do losu zmarłych czy trafności naszych decyzji przez wywoływanie duchów. W Starym Testamencie groziła za to kara śmierci. Znamy wydarzenie życia króla Saula i wywoływania ducha Samuela. Okazuje się, że wiele dzieci i młodzieży, zwłaszcza na koloniach, dla zabawy próbuje wywoływać duchy i trzeba temu zaradzić, bo to jest bardzo niebezpieczne. Kilka lat temu przyszła do mnie grupa młodzieży, takich młodzieży od 15 do 20 lat, szóstka, dwóch chłopców i cztery dziewczyny, jeden z dzieci z naszego miasta, że bawili się, było wygrany duch, zresztą w jakiejś sali kościelnej to zrobili. Coś tam się pojawiało, już nie pamiętam, aha, oni zrobili sobie taką planszę z literkami. Jedna dziewczyna trzymała na nitce igłę i pytali, i ta igła, okazało się, że ona zaczęła pokazywać literki, które dziewczyna notowała, to i to się układało w zdania. Między innymi było takie zdanie: Monika, musisz popełnić samobójstwo, bo inaczej twoja matka umrze. Bo dziewczyna 15 czy 16 lat nie uwierzyło temu i przerażona przychodzi do proboszcza. Zresztą wszyscy zaczęli od tego momentu mieć jakieś zjawy, jakieś nocne koszmary. I przyszli do księdza, ksiądz przysłał do mnie. Wypytałem, to prowadziło taki wywiad, pomodliłem się. Jak się potem dowiedziałem, to się po tej modlitwie jakoś skończyło. Ale jest to niebezpieczne. I czuwajmy nad dziećmi także, żeby nie bawiły się w nic takiego. Numerologia to także jeden ze sposobów wróżenia. Opiera się na świętych tekstach, poza chrześcijańskich, jak i na Biblii, gdzie poszczególnym literom przypisana jest pewna wartość liczbowa i te liczby się podsumowuje, czy w jakiś sposób układa i potem jeszcze raz reinterpretuje, wydobywając ukryty jakiś sens, tylko dla tajemników, którzy potrafią to zrozumieć. To są ci tajemniczeni, którzy głębiej rozumieją sprawy zawarte w świętych księgach, między innymi Święty Pisma Święte. Stanowisko Kościoła odnośnie wróżb jest zupełnie jednoznaczne. Mamy w katechizmie Kościoła katolickiego w numerze 21:16 taką wypowiedź. Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa, odwoływanie się do szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość, korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, to jest wróżenie z linii na rękach, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem i historią, wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne z czcią i szacunkiem połączone z miłującą bojaźnią,
który należy się tylko Bogu. Kościół wypowiedział się więc zdecydowanie, to jest naruszenie pierwszego Bożego przykazania i przejawem tak zwanej idolatrii i ciężkim grzechem przeciwko temu pierwszemu przykazaniu, z którego trzeba się spowiadać, jeśli ktoś jest wierzący i praktykujący. To jest dziedzina poznawcza z strony umysłu. Jest druga dziedzina okultyzmu. Czy jeszcze mogę mówić z 15 minut? Tak. Jeśli się opóźnili, ale ja też, które może przedłużam. Jeśli Państwa nudzę, to przytupać, krzyczeć, a w inny sposób reagować. Drugim przejawem okultyzmu jest pragnienie i poszukiwanie tajemnej, nadzwyczajnej mocy i władzy. Tam chodziło o tę wiedzę. Wiedzę, która dają te poszczególne ideologie różne, czy też wróżby. A tutaj mieć moc. To jest ta pokusa, także pokusa rajska. Wchodziły tu na teren magii, czyli posługiwania się złymi mocami, którymi zawsze są złe duchy. Na czym polega magia? Posłuży się tu głównie artykułem ojca jezuity, ojca Posadzkiego, specjalisty, najlepszego chyba specjalisty od okultyzmu w Polsce, z jego książki Encyklopedia Białych Plan. Nawiasie teraz, żeby nie zapomnieć, on wydał przed 2 laty książkę Encyklopedia Zagrożeń Duchowych. 2 tomy. Około 100 haseł. Z tego, no przynajmniej połowa, wchodziłaby także w zakres naszego dzisiejszego tematu, jako demoniczny. Prawie równocześnie, bo w tym samym roku wydał książkę Leksykon Współczesnych Zagrożeń Duchowych. Ksiądz profesor Zwoliński z Krakowa, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Teologicznym. Ksiądz Andrzej Zwoliński. Potężne 2 dzieła. Bardzo, bardzo cenne, jeśli chodzi o zapoznanie się z różnymi przejawami właśnie tych kierunków myślenia i sposobów działania niechrześcijańskich. Istota magii. Magia to system poglądów i zabiegów wynikających z przekonania, że przy pomocy odpowiednich zaklęć, formuł czy rytów można, korzystając z usług duchów, demonów, bóstw, jakichś tajemnych energii, często dzięki wyraźnemu paktowi z szatanem, zdobyć nadzwyczajną moc nad przyrodą, nad biegiem wydarzeń, nad losem ludzi, według woli i życzenia tego, kto magię uprawia. Magia jest ściśle związana ze spirytyzmem, czyli z wywoływaniem jakichś duchów, gdyż przy poszukiwaniu mocy czarownik, ten mag, zwraca się do istot pozaziemskich, pozanaturalnych. Przecież na jego życzenie nie odpowie ani Pan Bóg, ani żaden anioł, a innych duchów nie ma poza złymi duchami jeszcze, więc można magię patrzeć okiem naukowca, sceptyka, okiem maga praktykującego, który przeszedł odpowiednią inicjację, i okiem ex-maga. Mamy takich ex-magów, którzy przyznają, że magia jest ukrytą formą satanizmu i nawet jeśli się nie nawracają, traktują kontakt z nią, z magią, jako przynajmniej niebezpieczny. Magia jako wierzenie opiera się na przekonaniu, że istnieją nadnaturalne siły sprawcze, według niektórych są one nieosobowe, według innych osobowe, czyli osoby, że są to rzeczy, te wierzenia niebezpieczne, trudno osiągalne, ale które można ujarzmić i kontrolować za pomocą słów i działań. W praktyce wykorzystuje się je dla celów dobrych albo złych, ale jedne i drugie pochodzą złego ducha i wychodzą w końcu na złe. Biblia uznaje magię za obiektywnie realną, ale wrogą Bogu. Wrogą także religii.
uważa magię znajdzie u szatana. W tekstach Pisma Świętego zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie wielokrotnie magowie pokonywani są mocą Bożą. To wydanie upokarza czarowników chaldejskich. Święty Piotr Szymona Maga. Święty Paweł zmusza maga Elimasa do milczenia. Kościół wielokrotnie potęgał magię. Głównym grzechem magii jest to, że ona nie dopuszcza żadnej mocy wyższej od siebie. Uważa, że może zmusić wezwane duchy czy demony, aby się objawiły i wypełniły to, co ona wymaga. I także i dzisiaj, kto ucieka się do magii, nie myśli, by zwrócić się przede wszystkim do Boga, do osobowego Boga wiary, do Jego opatrzności, ale raczej do tych tajemnych sił nadludzkich, wszechświatowych, czasami rozumianych jako panujące nad kosmosem człowiekiem. Można by użyć takie cztery składniki magii. Najpierw przedmiot używany w obrzędzie, bo zwykle ten, kto się dokonuje w ramach tychże obrzędów. Dalej, magiczne słowa i formuły, często przekazywane dziedzictwie poprzez księgi magiczne z rodziny na rodzinę, sam ryt, a więc obrzęd i warunki dotyczące samego maga. Przedmioty mogą być różne. Magiczny pokarm czy napój, który się podaje, który nieraz symbolizuje tylko pożądany skutek, ale go rzeczywiście wywołuje. Magiczne słowa czy formuły mają wielkie znaczenie i muszą być właściwie dobrane, dokładnie wypowiedziane. Mag musi także przestrzegać przepisów dotyczących jego osoby. Aby zabieg był skuteczny, dotyczy to m.in. odpowiedniego przygotowania oraz wyboru właściwego miejsca i czasu. Skutek takiego aktu magicznego może być zniesiony lub umniejszony przez wrogą działalność innego czarownika, który dysponuje większą mocą. Prawdziwy mag, mężczyzna czy kobieta, zawiera akt z diabłem, podając mu prawo do siebie na całą wieczność, za co otrzymuje prawo do jego usług, przede wszystkim w dziedzinie finansowej. Stąd magowie dorabiają się fortuną. We Włoszech zarejestrowanych było przed paru laty około 40 tysięcy takich właśnie magów i czarowników, którzy za odpowiednią odpłatą dokonywali tych aktów magicznych na ludziach. Mają zwykle dwa sposoby oddziaływania. Pośredni, gdy na przykład zamawiając chce komuś zaszkodzić na zdrowiu, wtedy mag na kukiełce, która symbolizuje daną osobę lub na jej fotografii, wbija igłę czy gwóźdź w odpowiednie miejsce według życzenia. Na przykład, żeby ktoś tracił wzrok, a to w miejsce oczu wbija takie właśnie te szpilki czy jakieś kolce. Podobnie, jeśli chodzi o inne części ciała. To jest to działanie pośrednie. Działanie bezpośrednie polega na podaniu jakiegoś zaczarowanego napoju, pokarmu czy talizmanu, który należy mieć blisko siebie.